Nie to jest ważne, co się ukazuje, lecz to, co jest ukryte. Jeszcze inaczej. Ważne jest to, co ukazuje się naszej duszy, a nie to, co widzą nasze oczy. Wydaje mi się, że to pierwsze można próbować przekazać za pomocą sztuki, szukając po omacku takiej wizji, obrazu czy kombinacji dźwięków, który nagle wytwarza w nas samych jakby słabe echo tych momentów, w których dane nam było doznawać w sobie tego, co nienazwane. Mało znany jest w Polsce imponujący katalog, który wydał w Paryżu francuski marszand Beksińskiego Piotr Dmochowski. W związku z planowaną kolejną wystawą malarstwa Zdzisława Beksińskiego spędził on kilka dni w Warszawie. Obydwaj panowie obejrzeli wystawę plakatu poświęconego 200-letniej rocznicy francuskiej rewolucji. Więc mnie się najbardziej podobają te gilotyny, proszę ciebie, bo to... No to dobrze, że wiesz, że gilotyny, bo ja się przed chwilą zastanawiałem, co to jest na tym obrazie i nie bardzo wiedziałem. Wiesz, myślę w ogóle, że ten temat rewolucji nie za bardzo, po prostu rewolucji francuskiej, nie za bardzo kogokolwiek dzisiaj zwilża w Polsce. I to jest po prostu wystawa, na której są prace, które zostały w jakiś sposób odrobione z myślą o pierwszej nagrodzie, a nie z myślą o ideologii, która mogłaby być za tymi plakatami. One są lepsze lub gorsze, właściwie wszystkie są kulturalne i dobrze zrobione. Czy to są obrazy tylko polskich plakacistów, czy z całego świata? No ale na całym świecie jest mniej. Wiesz, to nie możesz powiedzieć, że to nikogo nie zwilża, to zwilża. No ileż to lat temu było, to się łączy wszystko. Nie wiem zresztą z jakich takich przyczyn, z pojęciem demokracji. No to jest wszystko deklaratywne, wiesz, takie, że właściwie nie ma za bardzo się chce oglądać, tak mówiąc o tym wszystkim, co tu widziałem, bo przejrzałem już właściwie tą wystawę i tam, i tu, i nie wzbudza mego entuzjazmu. To są wszystko prace, jak mówię, kulturalne, dobrze zrobione przez fachowców, przez profesjonalistów, ale bez ognia wewnętrznego, bo tego ognia być nie może. Gram avocatus diaboli, dlatego, bo jestem i przeciwny rewolucji francuskiej i tego, co z niej wynikło. Ale wiesz... No to ja jestem obojętny. No to ty masz lepszą rolę. W każdym systemie i przy każdej rewolucji czy jej braku, to ja jestem właściwie konformistą, który szuka myśli i dziury, w której może robić to, co mu sprawia przyjemność i olewać wszystko inne. Ja byłem swego czasu straszliwym przeciwnikiem, ale w latach 50. tej architektury. Natomiast dzisiaj traktuję jako szacowny zabytek takie koncepcje rozwalenia tego wszystkiego, przerobienia uważam za barbarzyństwo. To powinno zostać, szczególnie, że w Warszawie jest cholernie mało miejsca, fajnych żeby robić wystawy jakieś czy coś takiego. Fajnych, tak, bo to już może być fajne miejsce. Ci sekretarze, którzy tam stoją, te dwie rzeźby, prawda, przed tym wielkie i tak dalej. No tu przecież. Gdzie to wiesz? Mieszcz, nie? To jest Mickiewicz. Myślałem, że któryś z sekretarzy ówczesnych, nie mam pojęcia. Ciebie, no nie, ale tak jeden kmale akurat nie. W tym stylu, który jest całość, ale mnie się to, wiesz, no podoba, to jest źle powiedziane. Ja mam pewien sentyment już jak do minionej epoki, która na szczęście jest minioną. Ja uważam, że to bardzo, w ogóle fajna architektura. O, fajna architektura to nie jest. Kochani, to jest tak jak z wieżą Eiffla, o której się mówiło, że jest okropna i szpeci Paryż. A dzisiaj jest landmarkiem i stworzyła swoją estetykę. Ale fajną architekturą nie jest ani wieża Eiffla, ani Pałac Kultury w Warszawie. Po prostu jest to może wizytówką miasta, no to może to miasto nie chciałoby tego mieć za wizytówkę, ale w każdym razie jest. Fajność w sensie nostalgicznego, może jeszcze nie nostalgicznego, ale wspomnienia. To jest tak w jakimś sensie z punktu widzenia architektury, czy te okropne rzeźby, czy to wszystko razem, to jest jednak słabe, wiesz, w proporcjach, jeżeli byśmy zaczęli do tego przykładać wagę, nawet w oparciu o kryteria, które wtedy istniały.
A te kryteria były takie, że w Krakowie socrealizm miał być narodowy w formie socjalistycznych treści. Polegało to na to, że w Krakowie zwieńczano attyką, a w Warszawie zwieńczano tralkami, rozumiesz? Nic, a tu połączono jedno i drugie. Tu jest nawet attyka z Kazimierza, proszę ciebie, nad Wisłą, tam gdzieś na górze tego placu. To jest taki po prostu zlepek, no, zrobiony według, ulepek według tej receptury, która wtedy obowiązywała. Jak się nazywa ten facet, który w ogóle wymyślił tą architekturę Stalina? A skądże mogę wiedzieć? Jest taki ulubiony był architekt Stalina, który robi te wszystkie Łomonosowe i inne pałace kultury. Nie mam pojęcia, Piotrze. Nie interesuje się architekturą. Nie, może uczono, ale ja się tego nie uczyłem. Uczyć kogoś, a uczyć się samemu, to są dwie rozmaite sprawy. Zresztą ja wtedy byłem entuzjastą Corbusiera, ale nie byłem na studiach, tego nie uznawałem w ogóle. Fajne jest również wnętrze, te wszystkie lampy, te wszystkie wspaniałe. Ja się raczej boję, że to na głowę się urwie. Kiedyś poza tym jest to niedoinwestowane. Połowę żarówek się pali, połowę się nie pali. To w tej chwili jest tak jak cała Warszawa w rozsypce. No, ale to jest jedyna rzecz jeszcze, która w Warszawie się nie sypie. Nie, to jest jedyna rzecz, która jest w Warszawie ładna, to, że się rozsypuje. To jest tak jak miasto perła z powieści Kubina, Warszawa. Tak mi się przynajmniej z tym kojarzy. Chciałbym, by moje obrazy i rysunki przetrwały. Oczywiście jest to pragnienie absurdalne. Nikt lepiej ode mnie nie widzi tego, że jakiekolwiek przetrwanie jest niemożliwe. W którymś jednak z wczesnych momentów swego życia, gdy opromieniony charyzmatem naiwności, nie zdawałem sobie jeszcze w tym stopniu co dziś sprawy z determinizmu przemijania, postanowiłem malować, rysować, rzeźbić, by przetrwać w swych dziełach. Potem zaś w miarę upływu lat i kostnienia w przyzwyczajeniach stawało się to coraz bardziej stereotypem zachowania i odczuwania. Dziś maluję, by nie patrzeć na to, co widzę i nie widzieć tego, co wiem, by myśleć, że jest tak jak dawniej, gdy sądziłem, iż można przetrwać w dziełach. Dziś wiem, że przetrwanie czegokolwiek, gdziekolwiek i w jakikolwiek sposób jest niemożliwe, jest po prostu absurdem. Maluję więc nadal, mimo już nie wierzę w sens tej działalności. Co więcej, maluję nadal wyłącznie po to, by przetrwać w dziełach i z nadzieją, iż to, co robię, przetrwa. Jak nagrobek, mumia faraona, list w butelce na falach oceanu. Ta ambiwalencja uświadomionego braku wiary oraz bezsensownej, jednak silnej nadziei wywołuje pewne rozdwojenie osobowości, które spostrzegam także w tym, co maluję i rysuję, gdy usiłuję spojrzeć na to okiem bezstronnego widza. Pewien nalot gruntownie przemyślanego kłamstwa, skłonność do persyflażu i groteski, wreszcie manierystyczna sztuczność wszystkich tych z pozoru naturalistycznych tworów i sytuacji, w jakich występują. To jest tomiczko, które ma powiedzmy 320 stron i taką, prawda, okładkę, która, nad którą długie były debaty i która uważam, ta może jest nawet lepsza, ta okładka. Kiedy oni zmienili w arkadach, bo mieli mieć to samo na okładce, zmienili w arkadach, jak się dowiedzieli, że poszło i wybrali coś innego, żeby się nie dublowały okładki. No jest bardzo słusznie. Co się składa, powiedzmy, z takiej części najpierw tekstów po francusku i po angielsku, z jakimiś zdjęciami Beksińskiego, czy też, o tutaj Beksiński nawet ze mną jest, czy Beksiński z żoną, czy z synem, czy nawet ze Starego Miasta. Potem jest cała jego, powiedzmy, twórczość jak okres fotografii od 57-58 z wyborami kilkunastu zdjęć, kilkunastu fotografii, bo jemu się to nie podobało, co wtedy zrobił, on chciał o tym zapomnieć, więc nie bardzo chciał tutaj pokazywać te swoje zdjęcia. Potem jest okres jego rzeźby, 60-65 rok, rzeźby abstrakcyjnej, też z komentarzami na początku, wyjaśniającymi, o co chodzi, i z tekstami po francusku i po angielsku opisującymi. Po tym okresie
jest okres rysunku, który jest bardzo obficie reprezentowany, bo ja posiadam bardzo dużą kolekcję rysunków Zdzisława. W związku z tym mogłem wszystko umieścić, bo wszystkie materiały miałem. Miałem same zdjęcia, miałem same rysunki, mogłem dokładnie to obserwować i nad tym nadzorować. On jest ułożony w zasadzie chronologicznie, ale tylko w zasadzie, bo na przykład zaczyna się rysunkiem dosyć późnym, z 69 roku, ale tak silnym i tak charakterystycznym, że od niego chciałem tak od dużego uderzenia zacząć. A potem są jego rysunki różnymi sposobami rysowane, więc to jest ułożone grupami. On sobie to samo układał według pewnego klucza, który chyba jest jemu znany, ale dosyć przejrzysty, chociaż niekoniecznie zawsze właśnie chronologiczny. Dobiega do rysunków, prawda, tych ostatnich, kiedy on jeszcze rysował w 72-73 roku. Tu się zaczyna, kończy moja kolekcja rysunków, która jest dosyć obfita. Tu się zaczynają rysunki, których nie posiadam, które są rysunkami, obrazami bardzo pięknymi, które się gdzieś po świecie rozlazły i ja nie mam do nich dostępu. Natomiast on teraz rysuje jeszcze ostatnio, zaczął się w 1988-1989. To jest seria rysunków, które tutaj oczywiście już się nie pokazały, znowu zaczął rysować. No a potem jest okres malarstwa, który też chciałem zacząć od bardzo takiego silnego, moim zdaniem najpiękniejszego obrazu, jaki on kiedykolwiek stworzył, który ja posiadam i który wisił mnie nad łóżkiem, nad biurkiem właściwie, który jest moim takim najbardziej ukochanym jego obrazem i ten niestety obraz zupełnie nie wyszedł, fatalnie wyszedł nawet. Jak na jakość tego druku, która jest bardzo wysoka, to właśnie ten najważniejszy wyszedł chyba najsłabiej. No i później zaczyna się cała seria obrazów z najróżniejszych epok, bez zachowania tego porządku chronologicznego, bo Zdzisławowi pewne obrazy grały lepiej w takich zestawieniach niż zestawieniach chronologicznych. Tego jest chyba 150 reprodukcji kolorowych. Przede wszystkim ja lubię wprowadzać bałagan, dodałeś. Bo ja po prostu nie lubię takiego uporządkowanego systemu, gdzie wszystko... I przyznaję się, że to rzeczywiście moja wina, że to jest na sposób ułożone, ze względu na to, że szereg osób, które się do mnie zwracało, zawsze pytało się, dlaczego to nie jest chronologicznie. No nie mogę się od tego wykręcić, to ja właśnie zawiniłem, że to po prostu takie wyszło, jakie wyszło. No ale ja nie cierpię tych obrazów, które by wtedy mi się zdaje jakimś takim monotonnym zestawem. Dlatego ja nawet byłbym chętnie zestawiał obrazy z rysunkami, mieszał ze sobą style, mieszał ze sobą okresy i to wszystko razem zrobił w formie takiego jakiegoś uporządkowanego, ale według zupełnie niejasnych zasad chaosu. No tak, to ma swoje dobre i złe strony, dlatego, bo właśnie ludzie tego nie bardzo rozumieją. W dodatku ten katalog miał na początku takie zadęcie katalogu raisonné, czyli wyczerpującego, który by przedstawiał całą twórczość. Z chwilą, kiedy się miesza chronologię, to się ten element podstawowy katalogu raisonné traci, więc on już takim nie jest. No ale to nie ma dla mnie większego znaczenia, bo w zasadzie ja się godzę z jego wyborem, z jego układem, bo inaczej to byłoby dosyć rzeczywiście monotonne. I ten katalog jest zrobiony na takiej zasadzie, że powiedzmy jest na przykład żeby pokazać, jest jakiś taki obraz tu, później on jest, jego reprodukcja czarno-biała jest pod spodem, ze wskazówką detalu, który będzie reprezentowany i który jest tu reprezentowany. Błędem jest może troszeczkę, że on jest większy niż rzeczywisty, nadnaturalny. Natomiast pokazuje, do jakiego stopnia pełno jest rzeczy na jego obrazie. I może jest to maleńki zupełnie detali, który nic nie znaczy, to nagle odkrywa się cały obraz. W tych skrzyniach odlecą nowe obrazy Zdzisława Beksińskiego do Francji. Więc tu jest 13 obrazów, które będą wystawione jesienią, w październiku w Paryżu. I które wywołują wśród nas pewne kontrowersje. Będzie do tego dołączonych na pewno jeszcze 10 innych z dawnego okresu, ale to jest cokół podstawowych obrazów. I tu są dwa takie obrazy, które są charakterystyczne, bo przedstawiają niby to samo, niby te same rekwizyty, a są zupełnie w rozmaity sposób namalowane, bo to jest jakby ten obraz jest próbą pewnego wyjścia z tego, co ja robiłem do tej pory. I ta próbą nie zupełnie udaną. I w związku z tym, gdy już męczyłem się nad nim stosunkowo długo i wreszcie go zrobiłem, to miałem tak dość siebie samego w tej nowej wersji, że zabrałem się z powrotem za starą wersję i jeszcze raz namalowałem w swoim dotychczasowym sposobie. Czyli w zgaszonych kolorach i jakimś takim wypracowaniem szczegółów.
Ale w zasadzie chciałbym w tej chwili malować coś takiego jak na tych obrazach i w ogóle przygotować całą serię tego rodzaju obrazów. No ale no, nie wiem jeszcze jak mi pójdzie. Oczywiście mój stosunek do istnienia i lęk przed nicością nie znajdują chyba bezpośredniego wyrazu w tym, co maluję. W każdym razie, o ile nawet znajdują, to nie jest to przeze mnie w sposób świadomy zamierzone. Jeśli bowiem idzie o metodę, o ile w ogóle posiadam coś takiego, co nazwać mógłbym metodą tworzenia, to po prostu maluję i rysuję to, co w sposób niewymuszony przychodzi mi do głowy. Nigdy więc nie usiłuję zastanawiać się nad tym, co to znaczy. Po prostu wystarcza mi fakt, iż wpadło mi to do głowy, że to zobaczyłem, bo wpada mi do głowy nie anegdota, którą potrafiłbym ująć werbalnie, lecz jakiś układ mający cechy wyłącznie wizualno-uczuciowe, abym rzecz usiłował namalować czy narysować. W trakcie pracy nad obrazem, która trwa zazwyczaj długo, a w każdym razie dłużej niż zadowolenie wizją pierwotną stojącą u jej źródła, przychodzą następne pomysły zmian, uzupełnień, przeinaczeń, które po części wywołane są zobojętnieniem na ową wizję pierwotną, a po części materialnym, wizualnym oddziaływaniem tego, co już zostało namalowane i co jest. Rodzaj sprzężenia zwrotnego. W dalszym ciągu pracy nad obrazem, identycznie zresztą jak na początku, zmiany te mają charakter pozadyskursywny i pozaracjonalny, co bardzo silnie podkreślam. Dlatego też zapytywanie mnie, co znaczą sytuacje anegdotyczne wyobrażone na niektórych moich pracach, mija się z celem. Sam po prostu tego nie wiem, co więcej, zupełnie mnie to nie interesuje. Ja nie widzę korelacji pomiędzy tym obrazem a tym, a po drugie on mnie drażni tym swoim rekwizytem. Oczywiście ja wiem, że tobie chodzi o ten ruch rąk i ruch swastyki, która powiedzmy kręci się w nieskończoność, ale to jest tak ewidentny dla nas Polaków i w ogóle dla ludzi symbol czegoś tam, że nie można się tłumaczyć tym, iż chodziło o ruch. Tutaj w pierwszym rzędzie się widzi swastykę, więc ja tego ale obrazu swastyka, nie lubię. Swastyka nie jest dla mnie, nie wyobrażasz sobie, że na biurku moim leży Mein Kampf, a na nocnym stoliku powiedzmy mit XX stulecia z odręcznymi dedykacjami autorów i nie wyobrażasz, że jestem gerontoskinem jakimś, który akurat nie maluje swastyki w celach ideologicznych. Ja po prostu rzeczywiście tu poprzednio na dole tego obrazu był jakiś talerz małem co nieco, który miał właściwie zamykać ten obraz od dołu. I ponieważ ten ruch, którym nadałem dłonią, deformując je, obracając je w przeciwny sposób, ruch, który podkreślają te rozmaite esy floresy na twarzy czy na ramieniu, wreszcie jedno ramię schowane, drugie ramię wystawione, nakazało mi wprowadzić coś, co w jakiś sposób podkreślałoby ten obrót od dołu i namalowanie swastyki, która oczywiście, że wzbudziła skojarzenia w jakieś tam z faszyzmem, ale się zaraz pocieszyłem, że jest to znak uniwersalny, że jest to symbol starohinduski, starosłowiański, że oznacza wieczne trwanie, że oznacza wieczną młodość, że oznacza równocześnie płodność, a na jedno wychodzi, to jest właściwie to samo, co wstęga Mebiusa dzisiaj. Jest to po prostu symbol, który w jakiś sposób przez Hitlera został użyty całkowicie przypadkowo na zasadzie krzyża. Jest to, do tego by się także chrześcijanie nie przyznali, ale właściwie te wszystkie ideologie, które były zbyt leniwe, ażeby wymyślić jakiś własny symbol, bazowały na krzyżu. I młody sierp jest krzyżem, i swastyka jest krzyżem, i w ogóle, a krzyż jest symboliką dużo starszą niż symbolika chrześcijańska, bo oczywiście dawniej oznaczał, prawda, skrzyżowanie pierwiastka męskiego z żeńskim, prawda, i do dnia dzisiejszego mówi się o krzyżowaniu gatunków, to zostało w słownictwie, prawda. Więc ja nie sądzę, że jak zaczniemy się grzebać w semiotologii, czy jak to się nazywa, że znaczenie faszyzmu będzie tym dominujące, szczególnie, że to jest w kolorze niebieskim, a w tym wypadku kłóci się zarówno z symboliką faszystowską, jak i z tymi wszystkimi przytoczonymi przede mnie dawnymi symbolikami. To jest po prostu coś, co podkreśla obrót i nic ja się więcej. Ja z tobą zgadzam, tylko pierwsza krytyka, jaką napiszę na ten temat, to od razu, no oczywiście, Polak, wspomnienia po wojnie, szkoda, że jeszcze nie ma numeru na ręku z Oświęcimia i temu podobne. Ludzie odbierają to w sposób prostacki i ty musisz to brać pod uwagę. Ehrenburg powiedział raz, myśmy zlikwidowali kapitalizm, ale przecież nie zlikwidowaliśmy idiotów. No i co? I w takim razie pozostały jeszcze z tych obrazów ta katedra.
No to taka katedra... specjalnie, zdaje się, lubisz? No w jakimś sensie jest to, powiedzmy, powtórzenie siebie samego z dawniejszego okresu. Powiedzmy, zesumowane zostały pewne doświadczenia i być może, że on jest z punktu widzenia artystycznego bardziej martwy niż dawne rzeczy. Natomiast... to ci powiedziałem, dla mnie to jest obraz tak jak ten, jak zresztą kilka innych bardzo dobrze namalowanych. Są znakomicie namalowane obrazy, ale to są obrazy martwe, to są obrazy bez duszy. Ja naprawdę, jeśli idzie o duszę, nie mogę się wypowiadać, bo jestem tymi obrazami tak przemęczony. Robiłem przez ostatnie pół roku te obrazy, że ja naprawdę nie potrafiłbym powiedzieć, które z nich są lepsze, które z nich są gorsze. To trzeba pewnego odstępu czasu, ażebym wtedy mógł powiedzieć, czy rzeczywiście ten obraz... Ja byłem z niego zadowolony w momencie zakończenia, co nie mogę powiedzieć o wielu innych obrazach, prawda? No ale... Ale mój Boże, wiem, że to nie jest to, co w tej chwili pragnąłbym robić. Raczej pragnąłbym pójść w kierunku właśnie takich obrazów, jak to ten jeden z tych na ławce, czy ewentualnie ta twarz, która... To jest znakomita, szkoda, że... Która bardziej mi się udała, która jest również utrzymana w tym kolorycie i w tej wielkości. Już zrobiłeś podobną próbę. Ja mam taki obraz z tym przecięciem tutaj, który zresztą wraca do twoich rysunków. Pamiętasz podobny tak, kolor? Tak, no, z tym, że ta twarz wydaje mi się lepiej, mi się udało tamtego obrazu, ale ja nie potrafiłem jeszcze się utrzymać w tym. To znaczy, robiąc z kolei tą ławkę, chciałem powtórzyć w jakimś sensie zabieg ten sam, który był robiony przy tej twarzy i już nie wyszło. W związku z tym od razu się zirytowałem i wróciłem do siebie sprzed wczoraj. Określić to, co nie wyszło, nie potrafisz? Nie, bo ja w ogóle nie potrafię określać niczego zbyt dokładnie. Mnie się albo podoba, albo nie podoba. Mój system estetyczny posiada dwa określenia, tak zwane kapitalne. Fajne, niefajne. I poza to nigdy nie dowiedzę. Ta ten z flakami, powiedzmy, my ją nazywamy, która jest cudownym, pięknym obrazem, no, ona ta... a ten jest wyjątkowo nieudany z tej serii. Mój Boże, wiesz, ja należałoby się... Fajne i niefajne. Dla należało tak, no należałoby także powiedzieć o tym, jaka to jest płeć tego osobnika, który został tu przedstawiony, bo wszyscy mówimy o pani, natomiast Waniek, jak to popatrzył, to mówił, że to jest młody toreador. Wobec tego nie ustaliliśmy jeszcze płci. Przyznam się, że ja nie ustalałem również, gdyż dla mnie jest to sprawa dosyć nieistotna, gdy maluję obraz. Wygląda na kobietę albo na pederastę. Nie wiem, jaki ruch na pederaście, ale jeśli idzie o mnie, to ja raczej miałem wizję czegoś w rodzaju gdańskiej szafy, gdy to malowałem. To znaczy chodziło o tą ornamentykę, o te rozmaite rzeźbienia, ciało i postać była pretekstem do zrobienia tych rzeczy. Jak zwykle z kołkowatymi nogami. Kołkowatymi? No tak jak malujesz jak kołki takie, bez... Nie przywiązując żadnej do nich właściwie odwalasz. Nogi się w ogóle Panu Bogu nie udały, więc specjalnie nie, rzeczywiście nogi nie interesują mnie. Czyli lubisz malować rękę, głowę? Lubię malować dłoń, nie rękę, tylko dłoń. I lubię malować twarz. To nie ulega wątpliwości, natomiast nogi, no musi to na czymś stać, chociaż oczywiście nie byłoby przeszkody, jeżeli bym to obciął z dołu. Takie mam zdanie na ten temat. Nogi nie mają po prostu wyrazu, stopy nie mają wyrazu same ze siebie. Rękami powiedzmy posługujemy się, gdy gestykulujemy, natomiast ja nieustannie rękami macham. Natomiast ja czy ktoś widział, żeby ktoś gestykulował nogami, raz żeby się wywrócił na ziemię, ale drugi raz, że w ogóle nie używamy tylnych odnóży. To ja ci kiedyś przyniosę taki album, proszę ciebie, zrobiony tylko ze zdjęć nóg sportowców w momencie wysiłku. Zobaczysz, ile tam jest ekspresji. Ile można wyciągnąć z ekspresji. Ja wiem, jak noga wygląda, Piotrze, wyobraź sobie, ale po prostu dla mnie ona nie posiada ekspresji tej, którą ja nazywam ekspresją, bo znowu możemy mówić o dwóch rozmaitych rzeczach. Posługujemy się słowem workiem, jak ekspresja, która właściwie bardzo... Oczywiście, że to może być bardzo ekspresyjny skok sportowca, napięcie mięśni i wiem, jak to wszystko wygląda, stopy i wszystkiego innego, ale to w żadnym wypadku nie służy uwydatnianiu, powiedzmy, duszy lub intelektu. Ręka pomaga w jakiś sposób. Tak mnie się wydaje, to jest wszystko imponderabil, ja co mówię, bo po prostu być może, że to jest tylko moje własne prywatne zbudzenie. Właściwie nie lubię słuchać opinii na temat moich obrazów, ani rozmawiać na ten temat. Podobnie nie lubię wypowiadać opinii na temat czyichś obrazów, a jeśli już tak robię, to półgębkiem, w sposób zakamuflowany. Jestem chyba człowiekiem, jakby to powiedzieć,
oschłym lub raczej nieśmiałym, który obawia się, że jakaś pochwała mogłaby być odczytana jako nieszczery komplement, więc woli jej nie wypowiadać wcale. Z kolei stosunek do własnych prac jest u mnie podszyty nerwicą. Zarzuty pod ich adresem uważam najczęściej za bezsensowne, pochwały zaś za równie bezsensowne, a na dodatek nieszczere. Rzadkie, celne zarzuty w niczym nie pomagają, a tylko potęgują stan nerwicy. Sam przecież widzę błędy. Jeśli są mi wytykane, wnioskuję, że są oczywiste dla wszystkich. Nie popełniłem tych błędów z wyboru. Zawsze staram się malować najlepiej, jak umiem, a więc cóż pomoże babranie się we wrzodzie? Jest to tylko przyczyną irytacji. Z podobnych przyczyn nie chodzę na wystawy, a jeśli już jestem, to każdy obraz oglądam długo i z udawanym skupieniem, bo myślę, że może gdzieś za filarem tej prawie pustej sali stoi autor i obserwuje mnie. I sprawię mu przykrość, jeśli będę oglądał zbyt krótko, więc stoję i stoję przed tym, co mnie nic nie obchodzi. Wyobrażam sobie, że ktoś tak samo męczy się, przyszedłszy do mnie do domu. Mówi się, że człowiek szuka prawdy, ale od wielu lat wydaje mi się, że człowiek wcale nie szuka prawdy, lecz tylko mówi nieustannie na ten temat. Prawdę to my wszyscy doskonale znamy, ale nie możemy jej przyjąć, bo ona jest nie do przyjęcia. My szukamy w rozpaczliwy sposób kłamstw, które by prawdę nieco rozwodniły, nieco stonowały lub też w ogóle zasłoniły tak, aby ukazywała się nam jedynie w godzinie śmierci. Sztuka jest jednym z tych pięknych kłamstw i chyba nie jest niczym więcej. Sprawa celna owych 13 nowych obrazów Zdzisława Beksińskiego na paryską wystawę. Prawdopodobnie nie zobaczymy już ich więcej w kraju. Potrzeba złudzeń na świecie jest równie silna jak w Polsce, a środki na ich posiadanie o ileż większe. To jest te duże rozmiary, czyli to są te ostatnie. Zaraz. Nie, kochana, to będą te. To są te 88, więc WT najpierw. Gdzie mamy WT? Tu mamy na koniec. Tu na koniec. To jest WT. Nie pomagaj, nie pomagaj, nie pomagaj, bo tylko zagęściło to jest. Się, raczej za środkowe było. Dobra. O. To się zgadza. Pieczątka. To jest... DV. DV. I to jest w tej skrzynce. O, więc ja je będę wyjmował. Tak. I to jest tak. DS. I to jest prawdziwe. DS to jest ten. BS, Beksiński. I to jest to. Dobrze. Nie, to jest to. Teraz to było tak. O, widzę, teraz już się odwracam. Aj, źle skręciłem, tak. Na krajonawierzch, tak? Tak.